przez cały ten pojedynek. Szybki, lewy, prosty odskok. Prawy, jak tylko trafi prawym, powinna pójść za tym cała seria. No właśnie, dwa prawe doszły. Maddalone mówił, że ten pojedynek to będzie serce przeciwko sercu. Rocky kontra Rocky. No rzeczywiście, on tu jest takim Rockim. Serca do walki mu nie można odmawiać, ale z umiejętnościami bokserskimi trochę gorzej. I znowu ładne przyspieszenie, zejście z linii ciosu. Tu widzieliśmy ten unik, tak jak pokazywał to w czasie treningu w ringu poprzeplatanym gumami. Dobra praca nóg Tomka. A, wspaniale, koncertowo. Prawy, wspaniały prawy cios. Myślę, że to będzie początek końca. Pokazał, że jest w porządku. No ale teraz taka seria, jak to zwykle Tomek powinien zakończyć ten pojedynek. I przyspiesza Adamek. Proszę, cała seria ciosów. Lawina, to jest spada. Ile może wytrzymać Maddalone? No, on ma szczękę twardą. Ktoś tam stwierdził, że nawet można by było tam orzechy młotkiem na jego szczęce rąbać. Adamek pokazuje, że już chyba wystarczy, żeby sędzia interweniował, no ale sędzia ringowy jeszcze czeka. Maddalone nawet próbuje atakować, ale jest zamroczony. Proszę, następne uderzenia jego. Proszę, nogi już zamienione w żelatynę po tych ciosach. Chwieje się. Następne uderzenia. Koniec jest chyba, już pokazuje Tomek, że narożnik rzucił ręcznik. Tak, tak. I wystarczy. No i to jest właśnie tak, jak się spodziewałem. Tak było z Banksem. Seria i ratunek z narożnika. Efektowne zwycięstwo Tomasza Adamka. Wygrał tak, jak miał wygrać. Wygrał efektownie. Przed czasem. Pozdrowienia dla kibiców. Gratulacje od Winniego Maddalone. Jego Maddalone twierdził, że nie zna słowa pas, że będzie atakował od pierwszej do 13 rundy, chociaż walka trwa 12. Tutaj nawet nie zdążył zaatakować w piątej rundzie. No to było do przewidzenia, jeżeli to, co Tomek pokazywał na treningach i o czym mówił w wywiadach, to należało się spodziewać, że tak ta walka będzie wyglądała. No więc kolejny etap przeprowadzki Tomasza Adamka do wagi ciężkiej zakończony. Zaczęło się od Andrzeja Gołoty, potem Jason Estrada, Areola Grande. Teraz może dopisać na liście swoich ofiar również Winniego Maddalone. Świetnie to zakończył Tomasz Adamek. Przypominamy, boksował w wadze półciężkiej. Tam limit wagowy 79,4 kg, dusił się w niej. Przeszedł do junior ciężkiej, też rzucał do 90,7 kg. Teraz ważył 98,3 kg. I to już jest jego waga taka, na wagę ciężką. Druga minuta, 17 sekunda piątej rundy. Zwycięża przez TKO Tomasz Adamek. Brawa publiczności, kibice polscy w Newark są zadowoleni. Efektowne zwycięstwo Tomasza Adamka. Ostatnie już w tym roku. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku już będzie walczył o Mistrzostwo Świata. Popatrzmy jeszcze raz, jak doszło do tego. Cała seria ciosów i padły Maddalone. Proszę, lewy sierpowy ostatni. Tak, to taki pocałunek nad do widzenia, bo jeszcze wstał.
i teraz został zasypany lawiną ciosów. Kolejne mocne uderzenia spadały na Madalonę. Nie było żadnej odpowiedzi. Sędzia ringowy czekał. Proszę, jeszcze następne uderzenia. Chwieje się Madalonę. Jeszcze jeden lewy sierpowy. Uważnie patrzy sędzia ringowy w oczy Madalonę. Następne ciosy spadają na niego. Pokazał Tomek, że narożnik poddaje Madalonę i jest koniec. Proszę.